pani dyrektor spotykamy się w Styrzyńcu przy zabytkowym dworku. Kiedyś posiadłość tutaj Kuglerów właśnie, teraz szkoła podstawowa. No a przy tym dworku w tym momencie zjeżdżają się rowery. Za moment wyruszy, no właśnie co wyruszy i gdzie i po co? Wyruszy po raz trzeci rajd pod nazwą Odkrywamy Podlasie. Jeszcze jest nieodkryte? Jeszcze jest nieodkryte. Myślę, że jest nieodkryte przeze mnie, na pewno nieodkryte do końca. Myślę, że przez wielu też. Wyruszamy dzisiaj w stronę Drelowa, leśnymi drogami, polnymi drogami. Wracamy później do Styrzyńca. Myślę, że ta część przez niektórych jest jeszcze nieodkryta, jest piękna. A opiszmy może dokładnie tą trasę. Co po drodze mijacie? Jakie przystanki po drodze być może? Pierwszy przystanek w Danówce. Będzie to, tak, pierwszy przystanek w Danówce, następnie jedziemy do Drelowa, tam zatrzymamy się przy Ośrodku Kultury. I z Drelowa gdzie? Z Drelowa wracamy, przez Zachajki wracamy, przez Surmacze wracamy do Styrzyńca. Rowery w gminie Biała Podlaska i w Goku Bialskim to też jeden z atutów, który polecamy i który jest sztandarową propozycją do spędzania wolnego czasu? Myślę, że tak, ten koronawirus nas troszeczkę właśnie sprowadził na inne tory, z czego się bardzo cieszę. Zaczynaliśmy... Na tory rowerowe. Na tory rowerowe. Zaczynaliśmy jeździć jako grupa pracownicza. Stwierdziliśmy, że możemy zabrać ze sobą też mieszkańców i gminy, i miasta, więc ruszamy. Ilu uczestników spodziewamy się? 50. Czego wam życzyć? Siły w nogach i mniejszego wiatru. Trasa sprawdzona? Nie ma gdzieś tam jakiejś wody? Wczoraj ją sama sprawdziłam, bynajmniej w części tej takiej mniej komfortowej jest przejezdna. Na gminnym rajdzie w Styrzyńcu spotykamy prezydenta miasta Biała Podlaska, łącznie z synem. Cześć! Drogę zgubiliśmy! No właśnie... Dobrze ludzie jechali, powiedzieli, zabierzcie się z nami, dołączyliśmy. Chciałem zapytać właśnie, panie prezydencie, po tym przymusowym spędzeniu czasu w domu przez kilka dni, korzysta pan z wolności? Nadrabiamy z nawiązką. Rajdy rowerowe i rower to dobry pomysł. Wspaniały. Proszę popatrzeć na miny uczestników tego rodzaju spotkań i aktywności. Najbardziej demokratyczna, dostępna praktycznie dla każdego, cudowna forma rekreacji. A Biała Podlaska także dzięki przyjaciołom z gminy właśnie świętuje srebrny medal w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jesteśmy dumni. Dlaczego biorę udział w rajdzie? Bo lubię jeździć rowerem. Bo tak? Sport to zdrowie. Dlaczego nie jadę? Bo ja jadę. Jadę jednak. Jednak jadę. Dlaczego biorę udział w rajdzie? No, dyrektorka namówiła po prostu. Dla zdrowotności. Sport to zdrowie, rower to zdrowie. Tak, sport to zdrowie, rower to zdrowie. Czy nie jadę? Spróbuję dojechać do końca. Widzę, że strój jest odpowiedni. Miarę. Krawatu brakuje. No tylko. Może w bagażniku jest. Lubię jeździć rowerem. Dlaczego biorę udział w rajdzie? Odpoczywamy od niedzielnych obowiązków przy obiedzie i dzieciach.
ponieważ chcę pojeździć rowerem w większym gronie, dłuższe odległości. Aha, dłuższe odległości to dzisiaj 50 km. Około 50 km plus przyjazd i powrót ze startu mety. Nie boję się. Nie. No właśnie, trudno mi powiedzieć. Lubi jeździć rowerem? No oczywiście, no. Wypoczynkowo, czy bardziej tak sportowo, czy rekreacyjnie? I rekreacyjnie, i w ogóle. No. Rower to fajna rzecz. Rzeczywiście. Dlaczego biorę udział? Żona mi kazała. Dlaczego biorę udział w rajdzie? Rekreacyjnie. Dlaczego bierzecie udział w rajdzie? Pogoda jest ładna i myślę, że to już ostatnie dni takie, żeby sobie pojeździć i dlatego bierzemy udział w rajdzie. Potwierdzamy? Tak, oczywiście. Rowery przygotowane? Tak, mąż rano szykował. Co specjalnie dla nich zrobił, nie wiem, dopompował, nie wiem, wysmarował łańcuchy? Dopompował, nasmarował łańcuchy. Dlaczego biorę udział w rajdzie? Bo uwielbiam jeździć rowerem, samochodem też. Dlaczego biorę udział w rajdzie? Chcę miło spędzić czas. Ze znajomymi. Ze znajomymi, jak najbardziej. Pani Katarzyna. Czas najwyższy spalić to, co się zahodowało. Dobra. Dokładnie, też trzeba spalić i spędzić super czas.